Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Jezusa Chrystusa. Kolejny dzień, kiedy On chce uczyć mnie i Ciebie. I On chce nas uczyć. Naprawdę, chwała Bogu za to, że On tego chce, tylko najważniejsze, co jest, to jestem ja i Ty. Czy damy się Mu uczyć? Czy będziemy chcieli się uczyć tego, co On chce? Czy pozwolimy Mu na to, bo z Jego strony nikt z nas nie może powiedzieć, że jest jakakolwiek blokada. Blokada jedynie może być z mojej i z Twojej strony, kiedy człowiek chce przy swoim. A wiemy, że Jezus może wszystko. Dla Niego nie ma rzeczy za trudnej. Nie ma żadnej sprawy, która byłaby za trudna. On może rozprawić się ze wszystkim. Jedynie co On potrzebuje człowieka, który całkowicie Mu ufa i całkowicie opiera się na Nim. Tak jak słyszeliśmy, który umiera. Umiera każdego dnia, by żyć dla Jezusa Chrystusa. I dzięki Bogu za to, wiecie, ja naprawdę wczoraj doznałem wielkiej radości z tego powodu, że Ojciec podjął decyzję względem mnie i Ciebie właśnie o nowym zrodzeniu. Nie adoptowaniu, ale nowym zrodzeniu. To jest piękna informacja dla mnie, dla Ciebie, bo to znaczy, że nasza natura jest zmieniona całkowicie. Natura jest zmieniona nasza całkowicie. Ona nie jest już niczym związana z władcą tego świata. Ale natura może być już całkowicie związana z naszym Ojcem. I wiecie, jedynie co jest potrzebne dla mnie i dla Ciebie, to jest wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, że Jezus na tą ziemię przyszedł i dał nam tą możliwość. Ewangelia Jana. 4 rozdział. Ja chcę tutaj przeczytać jeden werset. Z tego 4 rozdziału. 13 werset. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Wiecie, kiedy patrzy się na tą ziemię, kiedy wiem doskonale, co jest tutaj na tej ziemi, każdy z nas urodził się, przed nawróceniem wie, co jest tutaj na tej ziemi. Wiecie, to te słowa Jezusa Chrystusa są tak bardzo prawdziwe. Wiecie, Jezus mówi do tej kobiety, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Jeżeli pijesz wodę na tej ziemi, jeżeli parasz się jakimiś rzeczami na tej ziemi, znowu pragnąć będziesz. Znowu pragnąć będziesz. Wiecie, tego nie da się inaczej ominąć. Wiecie, nie da się tego inaczej ominąć. Widać, jak ludzie chodzą po tej ziemi, szukają nasycenia. Kiedy wydaje się, że znajdują to, co da im sytość, to chwili, kiedy to znajdują, nagle stwierdzają, że potrzebują czegoś więcej. I nie są w stanie się nasycić. Znowu pragną czegoś więcej. Znowu pragną czegoś innego. I myślą, że to coś innego, kiedy pójdą, zdobędą, to na pewno się nasycą. I okazuje się, że wkładają wielki trud w to, żeby osiągnąć to. I kiedy osiągają to, okazuje się, że znowu nie ma sytości. Jezus tutaj mówi wyraźnie do tej kobiety, że każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. I teraz do mnie i do Ciebie, jeżeli chcesz żyć dla tego świata. Jeżeli będziesz żył dla tego świata, znowu pragnąć będziesz. To będzie niekończąca się historia, cały czas. Diabeł będzie pokazywał następne rzeczy, człowiek cały czas będzie szukał i będzie nienasycony. Nienasycony. Wiecie, to jest na tej ziemi. Każdy z nas mógł tego doświadczyć. Wiecie, ja dziękuję Bogu za to, że mogłem tego doświadczyć. To był jeden z punktów mojego nawrócenia. Kiedy mogłem osiągać pewne rzeczy w świecie, a nic nie dawało sytości. I zastanawiałem się, o co chodzi. O co chodzi, a jest część, duża część naszego serca, gdzie tylko Bóg może to wypełnić. Tylko Jezus może to wypełnić i dać prawdziwą sytość. Dla mnie i dla Ciebie. Dlatego wiecie to, co Jezus mówi, że każdy, kto pije tę wodę, jeżeli na tej ziemi chcesz żyć dla ciała, znowu pragnąć będziesz. Będziesz pragnąć i pragnąć i pragnąć. Diabeł będzie pokazywał następne rzeczy, dawał różne rzeczy, będzie myślał, zdobędziesz to, to już się skończy, a znowu człowiek będzie pragnął. Nawet w tym, w cudzysłowie, chrześcijańskim świecie. Wróg ludźmi się bawi. Myśli, zrób to, a na pewno będziesz syty. Zrób tamto, a będziesz syty. Zrób to, na pewno to ci da tą sytość. A my potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Bracie, siostro, my potrzebujemy Jego. My potrzebujemy Jego. Całkowicie. On daje sytość. On jedynie jest w stanie uratować mnie i Ciebie. Wiecie, przed obozem miałem taki
taką sytuację, że śniła mi się pewna rzecz, kiedy wstałem, obudziłem się, taki miałem wniosek, no tak, tak, ja potrzebuję tego człowieka naprawdę pomoże mi w dotarciu do wieczności. Wiecie, a w pewnym momencie tak myślałem nad tym i za chwilę przyszła myśl właśnie od Boga, ty potrzebujesz Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz Jezusa Chrystusa, my potrzebujemy siebie, kiedy mamy Jezusa Chrystusa w sobie. Ja potrzebuję Ciebie, dlatego że masz Jezusa, Ty potrzebujesz mnie, bo ja mam Jezusa. Potrzebujemy siebie, bo mamy Jezusa Chrystusa. To jest to, jedyna wartość, która może pomóc mi i Tobie. Nie potrzebujemy siebie nawzajem jako ludzi, ale potrzebujemy siebie nawzajem jako cząstki żywego ciała Jezusa Chrystusa, jako ci, którzy wewnątrz nich mieszka Jezus Chrystus. Wiecie, i tak mogłem zastanowić się nad tym i właśnie tak, kiedy czytałem te słowa, mówię, Panie Jezu, na tej ziemi właśnie tak jest. Człowiek może szukać różnych rzeczy, ale one nigdy nie dadzą sytości. Nigdy. I wiecie, najgorsze jest to, że wielu ludzi, tych, którzy opuścili ręce, których wróg udało się wrogowi, żeby opuścili ręce zwrócone w kierunku Chrystusa. Dzisiaj szukają i szukają, a Jezus czeka na nich. Jezus czeka. Jezus jest tym, który daje całkowitą sytość. Wiecie, może otwórzmy Księga Jeremiasza, 49 rozdział. Tutaj bym chciał przeczytać 23 werset. O Damaszku. Zmieszane są Hamat i Arpad, gdyż usłyszały złą wieść, truchleją, są niespokojne jak morze, nie mogą się uciszyć. Wiecie, tutaj Słowo Boże mówi nam, że wszystkie ludy, które nie służą Bogu, wszystkie ludy, które nie służą Bogu, nie są w stanie się uspokoić. Nie są w stanie być spokojnymi. A kiedy człowiek jest spokojny? Kiedy jest nasycony? Kiedy jest nasycony, kiedy ma Jezusa Chrystusa. Wtedy jedynie może być spokojny, choć może słyszeć, jak jest napisane, może słyszeć różne złe wieści, ale on stoi spokojnie, bo stoi na Jezusie Chrystusie. On wie, że Pan w nim jest i to do Pana należy ostatnia decyzja. Wiecie, to jest wspaniałe, kiedy można patrzeć na Bożych mężów, na te wszystkie świadectwa, kiedy ludzie byli w wielkim doświadczeniu, ale oni ufali Jezusowi Chrystusowi i przechodzili przez te doświadczenia. Przechodzili przez te doświadczenia i Pan ich przeprowadzał przez to. I oni byli spokojni. Choć wróg napierał bardzo mocno w pewnych momentach, ale oni byli spokojni, oni byli syci, oni znaleźli to, co daje pełną sytość, to, co zaspokaja wszelkie pragnienie. Znaleźli Jezusa Chrystusa i to dawało im podstawę do tego, że oni byli spokojni, oni nie byli niespokojni. Księga Kaznodziei Salomona, 2 rozdział. Jezus mówi w innym miejscu, że przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, którym brakuje tego spokoju, tej sytości, którym brakuje spokoju duszy, którzy czujecie, że to, co jest na tej ziemi, to nie daje szczęścia. Przyjdźcie do mnie. Ja wam dam ukojenie. Ja wam dam to. We mnie to wszystko jest. I czytamy tutaj w Księdze Kaznodziei Salomona w 2 rozdziale 23 werset. Skoro całe jego życie jest, może 22, bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju, to również jest marnością. Widzimy, do czego tutaj, do jakiego wniosku dochodzi tutaj Salomon. Wiecie, i dokładnie tak jest w sercu człowieka, który nie należy do Jezusa Chrystusa, dokładnie tak jest. On nawet spokojnie spać nie może. Nawet wróg szturmuje wtedy i w nocy nie daje spokoju. Wiecie, ilu dzisiaj ludzi wysiada na tej ziemi? Wysiada tych ludzi, nie są w stanie normalnie żyć. Po nocach męczą się, biorą różne specyfiki. Wiecie, kiedyś myślę, że wy wszyscy jeszcze lepiej ode mnie to wiecie, że w ogóle co to było, jakieś reklamowanie środków nasennych czy leków, które pomagają spać, a dzisiaj jest tego coraz więcej. Coraz więcej jest terapeutów, coraz więcej jest różnych ludzi, dlatego że ludzie nie mają spokoju. Dlaczego nie mają spokoju? Bo nie są nasyceni. A tak blisko jest to, czego potrzebują. Tak blisko jest Bóg, jest Bóg, jest nasz Ojciec, który dał swego Syna Jezusa Chrystusa. I teraz ja i ty, żyjąc na tej ziemi, czy mogę być syty? Czy mogę być nasycony? Czy mogę być napojony?
Czy jestem, czy mam to? Czy też szukam i szukam i szukam? Wiecie, naprawdę. Wiesz doskonale o tym, że to, co jest na tej ziemi, nie daje szczęścia. Nie daje, choćbyś szukał i szukał i szukał, nie znajdziesz. Będzie ci się wydawało, że to jak będziesz miał dom fajny. Wtedy będziesz zaspokojony. Dojdziesz do tego, nie ma opcji. Będziesz jeździł fajnym samochodem, będę wtedy na pewno szczęśliwy, bezpieczny. Nie da ci to szczęścia. Będziesz miał to, tamto. Nie ma to żadnego szczęścia, wiecie, naprawdę jedyne szczęście dla mnie, dla ciebie to jest Jezus Chrystus. Wiecie, ja dziękuję Bogu za to, że mogę doznawać tego, wiecie, jak gdzieś nieraz jestem. I mogę patrzeć na te wszystkie rzeczy i tak myśleć sobie, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogłem Ciebie poznać, że ja mogę teraz otwierać Słowo Boże, otwierać tą księgę i mogę być spokojny, mogę być szczęśliwy, że czytam Twoje Słowo. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj szuka różnych rozrywek i dalej nie są spokojni. A Ty możesz dzisiaj spokojnie siąść ze Słowem Bożym i odpoczywać przy Panu. Wiecie, chwała Bogu za to. Ale to mają tylko ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. To mają tylko i wyłącznie ci, którzy dali się Mu napoić. Którzy nasycili się, którzy nasycili się z Jezusa Chrystusa i dostali to. I to stało się w nich, tym źródłem. Wtedy już nie szukają dalej, ale są nasyceni. Chwała Bogu za to. Księga Habakuka, drugi rozdział. Od trzeciego wersetu. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźnij się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Nie zazna taki człowiek spokoju. Nie zazna sytości. Nie będzie w stanie się nasycić. Cały czas będzie szukał, szukał, szukał. I nie będzie w stanie znaleźć. Ale ten, który zaufa Panu, który uwierzy w Jezusa Chrystusa i odda Mu swoje życie, ten człowiek będzie spokojny. Ten człowiek będzie nasycony. Ten człowiek zazna spokoju duszy. Zazna. Ale każdy człowiek, który nie odda Mu swojego życia, nie będzie chciał oddać Mu swojego życia, będzie uparty. Nie będzie chciał podporządkować się Ewangelii. Ewangelii, która mówi o tym, przecina pewne rzeczy. Która wprowadza całkowite cięcie dla wielu rzeczy. I wiesz, że musisz podjąć decyzję. Wiecie, tak dzisiaj rano mogliśmy z pewnymi braćmi rozmawiać. I wiecie, naprawdę jak się nawracasz, to trafiasz naprawdę na niewygodny, w cudzysłowie, grunt. Wielu ludzi na tej ziemi nie zastanawia się nad wieloma rzeczami, a ty wchodząc w jakąś decyzję, dostając jakąś ofertę, wchodząc, żeby coś robić, 5 razy się zastanawiasz, zastanawiasz się, Boże, czy to jest Twoja wola? I nieraz okazuje się, że wiecie, według świata wszyscy myślą, co to jest za problem, przecież idziesz, masz, bo musisz zarobić, albo to, albo tamto, a ty się zastanawiasz, nie, ja w to nie wchodzę, bo mój Bóg tego nie chce. Ja chcę być czysty, bo mój Jezus jest czysty. I wiecie, wiele osób mogło powiedzieć, czemu ty z tego nie skorzystasz, a ty z tego nie korzystasz, dlatego że znasz Jezusa, że nie chcesz stracić tego właśnie źródła, które On daje. Nie chcesz stracić tej sytości, nie chcesz stracić tego spokoju. Nie chcesz tego. Bo wiecie, tak jak ostatnio z pewnym człowiekiem w pracy mogłem rozmawiać i on mi mógł tak wyraźnie powiedzieć o tym. Tomek, co z tego, że ja zarobię więcej, że ja niby tutaj zarobię więcej, a jak ja nie umiem spokojnie spać. Jak ja nie mogę spokojnie spać, to co zarobię więcej, ja muszę dać dla tych terapeutów, żeby oni mi dali spokój. I wiecie, dzięki Bogu, że mogę mu wtedy powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Mogę mu powiedzieć o tym, co ja doznałem i czego doznaję. Wiecie, ale naprawdę na tej ziemi nie ma żartów. Diabeł będzie pędził każdego, który nie należy do Jezusa Chrystusa. A my jesteśmy jeszcze na większym celowniku. Jeszcze na większym celowniku. Diabłu jeszcze bardziej zależy, wiecie, to tak jak myśliwy, wiecie, myśliwemu zależy na tym, żeby upolować, wiecie, taką zwierzynę, ale taką zwierzynę, która nie jest taka łatwa do złapania, a kiedy już uda mu się ją złapać, to najlepiej ją wyciągnąć całe wnętrze, czyli te całe życie z niej wyciągnąć i postawić sobie trofeum, wypchane trofeum i stoi, podziwia, upolowałem. Wiecie, diabłu tym bardziej zależy. Wiecie, i on naprawdę na tej ziemi wielu ludzi już złapał. Udało mu się uszczelić. Chrześcijan, którzy wyruszyli za Jezusem Chrystusem, ale dali się złapać, wyciągnął życie. Wcale nie zabrał, nie zakopał tego. Wyciągnął życie i eksponuje dzisiaj tych ludzi. A oni już w środku nie mają życia.
Wiecie, naprawdę, dlatego ja i ty jesteśmy na trudnym terenie, ale mamy Jezusa Chrystusa. Mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojciec nie zostawił nas samych. Dał nam Jezusa Chrystusa. Dał nam naszego Pana, do którego możemy wołać, do którego możemy prosić. I przy Nim nie musisz się bać, obawiać niczego. Choćbyś po najgorszym terenie stąpał. Ja i ty. Możesz być spokojny i nasycony. Spokojnie spać na tej ziemi. Spokojnie żyć. Wiecie, chwała Bogu za to. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Nie zazna. Wiecie, niektórzy myślą sobie, tak, mi niczego nie brakuje, ale kiedy przychodzi ich ostatni dzień, kiedy zbliża się ta chwila, kiedy mają wydać ostatni dech, przychodzi strach. Wiecie, ja nie chcę się bać. I myślę, że ty też nie chcesz się bać. Ale do tego potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Do Niego należysz, tak jak już wspomniałem, jeżeli z Nim chodzisz, z Nim przejdziesz przez każde doświadczenie, wejdziesz w każde, bo z Nim jesteś, On jest z Tobą. Ale jeżeli z Nim nie jesteś, jeżeli po swojemu chodzisz, to też po swojemu w to wejdziesz. Dalej czytamy tutaj w tej księdze Habakuka. Ponadto, co tutaj mówi już ten prorok? Wtedy, wiecie, wtedy, ponadto, bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy. Widzimy tutaj, co mówi prorok. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Te bogactwo tego świata ci nic tego nie da. Żadnego spokoju. Żadnego nasycenia. Ale Jezus Chrystus, On jest tym, który daje spokój. On jest tym, który nasyca. Tylko ważnym jest dla mnie i dla ciebie. Należeć do Niego. Jeżeli wróg dzisiaj walczy i zniechęca cię do tego, żebyś poszedł za Nim, żebyś szedł za Nim, to wołaj do Niego, bo tylko w Nim jest prawdziwe nasycenie. Ewangelia Jana, jeszcze chciałbym wrócić. Ten 4 rozdział. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Dziękujmy naszemu Panu. Naprawdę dziękujmy naszemu Ojcu za to, że dał nam Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Mu naprawdę za to. Bo wiecie, gdyby nie to, to nie byłoby żadnej nadziei dla mnie i dla ciebie. Żadnej nadziei, po prostu żadnej nadziei. Dla mnie i dla ciebie nie byłoby żadnej nadziei. Wróg by nas rozpracował. I tutaj czytamy w tym 4 rozdziale dalej czytając 14 werset i Jezus mówi, ale kto napije się wody, którą ja mu dam? Ale kto napije się wody, którą ja mu dam? Którym ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Widzimy, Jezus mówi tutaj, powiedział do tej niewiasty i mówi tak samo do nas, jeżeli napijesz się ze mnie, jeżeli wpuścisz mnie, jeżeli dopuścisz, to ja uczynię to w tobie. Ty nie będziesz już człowiekiem nienasyconym, nie będziesz już człowiekiem, który cały czas szuka, grzebie jak ta kura w tej ziemi. Grzebie, nie umie znaleźć, cały czas nienasycony. Ale możesz być człowiekiem, który już podnosi wzrok ku niebu i mówić, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że dałeś mi siebie poznać. Że mogłem się nawrócić. Że dzisiaj mogę otwierać te Słowo Boże. Że mogę czytać i rozumieć. Ja mogę cieszyć się z tych słów. Wielu ludzi ich nie rozumie, ale mogę się cieszyć, bo ja mam nadzieję w Tobie, Panie Jezu. Ja mam nadzieję w Tobie. Wiecie, nie musisz dzisiaj już kombinować, szukać teorii na życie, jakichś mędrców na tej ziemi, którzy mówią, jak się powinno dzieci wychowywać, jak się powinno żyć w małżeństwie, jak się powinno to robić, jak się powinno tamto robić, a jak powinno się to, tamto. Dzisiaj znajdziesz wszystkich, którzy ci powiedzą na jaki temat, tylko często okazuje się, że w ich życiu tego nie widzisz. I często ci, którzy pomagają innym, sami w swoich domach nie są w stanie jakby utrzymać porządku. A Słowo Boże mówi inaczej, zupełnie inaczej. Że ty możesz być nasycony, spokojny dla Jezusa Chrystusa. Kto napije się mnie, już nie będzie pragnął. Wiecie, i chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to. Jeszcze bym chciał przeczytać z Ewangelii Jana 7 rozdziału. 7 rozdział od 37 wersetu. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli pragniesz, przyjdź do Jezusa i pij. Pij. Z niego płynie ta woda. Ta woda, która daje sytość. Daje sytość.
Wiecie, wcześniej jeszcze tam można byłoby doczytać, ta niewiasta mówi, panie, daj mi tej wody, skoro tak mówisz, to daj mi tej wody, bo ja jeszcze takiej nie znalazłam na tej ziemi. Cały czas muszę tutaj przychodzić i przychodzić. A tutaj przed tą niewiastą stał ten, który właśnie to daje. I wiecie, dzięki Bogu, to, że dzisiaj tutaj możemy być, ja mogę tutaj być. I możemy być syci, to jest tylko zasługa Jego. Wiecie, wcześniej jakby ktoś mi powiedział tam, jeszcze przed nawróceniem, będziesz sobie siedział, będziesz sobie słuchał Słowa Bożego, otworzysz sobie Biblię, będziesz czytał. Jak ja bym pomyślał, ja ciebie, no co to jest w ogóle? Ja rozumiem chwilę, ale nie cały dzień. A dzisiaj, kiedy twoje serce jest zmienione, kiedy to Jezus wypełnił twoje serce, moje serce, czy to jest dla nas udręka, czy to jest dla nas ciężar? Dla nas jest to radość, możemy być spokojni. Nieraz myślimy sobie, czemu to się już kończy? Czemu to się już kończy? Ale do tego potrzebny jest nowy bukłak. Nowy bukłak. W starym się to nie zmieści. Nie ma takiej opcji. Nie zmieści się to w starym. W nowym to się zmieści. To bardzo dobrze jest przechowywane. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Z jego wnętrza. I wiecie, to jest właśnie to, co mówi Ewangelia, że kiedy Jezus mieszka w tobie, ty, ja i ty możemy dać dla brata, dla siostry to, co jest potrzebne. I on tak samo przez każdego z nas, dokładnie tutaj będących, on chce właśnie wylewać tę wodę na innych. Jego wodę. W obfitości. I wtedy, jak jesteśmy syci, inni mogą się sycić. I to wszystko pięknie współgra. Ale potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Wiecie, On jest dla mnie, dla Ciebie najwyższą cennością, skarbem. I to musi być. Jeżeli tego człowiek nie zrozumie, to cały czas będzie chodził na tej ziemi, będzie szukał. Będzie próbował znaleźć, żeby się nasycić, ale nie znajdzie. Nie ma takiej opcji. Nie znajdzie. I chwała Bogu. I oby to, że kiedy człowiek dał się złapać dla wroga i szuka, i szuka, i szuka, i dalej nie umie znaleźć. I dzisiaj znalazł się w tym miejscu. To możesz się zatrzymać, masz tą możliwość. Możesz zawołać do Jezusa Chrystusa. Jezu, potrzebuję Ciebie, ja chcę być nasycony. Ja już nie chcę szukać, ja chcę chodzić z Tobą, chcę żyć dla Ciebie. Chcę być spokojny. Wiecie, ja dziękuję Bogu za to, wiecie, że dzisiaj ja mam Jezusa, który mówi mi, jak wychowywać dzieci. Ja mam Jezusa, który mówi mi, jak żyć na tej ziemi. Ja mam Jezusa. Wiecie, tak można by było iść w każdym... Masz jakąś potrzebę, byś mógł sobie teraz powiedzieć, jakąś potrzebę. Jak w tym temacie... postąpić i możesz śmiało odpowiedzieć, mam Jezusa, do Niego mogę przyjść, On mnie poprowadzi, On mi powie, nie muszę się już bać, nie muszę się zastanawiać, że ach, może nie dowiem się o jakiejś cudownej książce, która jest na tej ziemi, a ona mogłaby może mi coś powiedzieć, już tego człowiek nie potrzebuje, jest syty, bo ma Jezusa. Chwała Bogu za to, bracia i siostry. Niech Pan pomoże dla mnie i dla Ciebie właśnie, żeby kiedy wyjdziemy z tego obozu, kiedy pójdziemy dalej, żebyśmy byli syci, żebyśmy mogli chodzić po tej ziemi jako syci ludzie. Syci, nasyceni Jezusem Chrystusem. Amen.